No, witam was wszystkich. Idziemy dzisiaj do Realu. 40 stopni w cieniu. Od dłuższego czasu już jest tak 40, 42. Jest to jedno z najtakich bardziej upalnych lat, jakie tu były. No i zima też była taka bardziej z ostrych, ale były już zimy bardziej ostrzejsze, ale te lato to jest takie bardziej z bardziej upalnych, jakie byli, jakie mieli. W Asuncion na ogół, zobaczcie jak dymi, w Asuncion na ogół latem jest po 35, 6, 7, teraz jest 40, 42. Niby taka różnica mała, ale gaci się do dupy przyklejają. Dobrze, my jesteśmy dzisiaj idziemy inną drogą niż zawsze, idziemy drogą równoległą, jedną ulicę na wschód od tej głównej, gdzie jest straganik z warzywami. I chcę wam dzisiaj coś powiedzieć o sklepach. Jak sklep tutaj funkcjonuje, taki zwykły, taki supermarket, i jakich rzeczy nie można kupić, i o niektóre rzeczy trzeba się nachodzić. Z takich, jednych z takich różnic, które sklepy tutaj się, które są, funkcjonują w taki trochę inny sposób niż w Europie, to jest to, dajmy karetce przyjechać. Dobrze, tutaj naprzeciwko jest ambasada Urugwaju. Jeszcze raz do sklepu. Jaka jest taka duża różnica w sklepie? W ogóle poprzez to, że siła robocza tutaj jest tanio, to w tym sklepie tych te kasy są na ogół otwarte na maksa. No też zależy od jakiego dnia tygodnia. Przy kasie jest osoba, która ci pomaga w załadowaniu twoich zakupów do torby. Jak sobie życzysz, możesz dostać torbę plastikową i osoba pomagająca ci to wkłada do torby, i jak sobie zażyczysz też pójdzie z tobą do samochodu i ci pomoże to jeszcze poukładać w samochodzie. To oczywiście jest taki serwis ekstra, to znaczy z tym samochodem. Serwis ekstra, oni tam oczekują jakichś napiwków, ale przy kasie to za to się nic nie płaci i to jest oczywiste. Z drugich takich rzeczy przejdziemy znowu na drugą stronę, bo tutaj jest więcej cienia. Przy kasie pierwsze pytanie, które kasjerka stawia, czy się chce fakturę z imieniem. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli ma się paragwajskie kwity, ma się paragwajski dowód, ma się paragwajski PESEL, to należy go podać, jeżeli ma się biznes. I wszystko później od tych twoich zakupów prywatnych, czyli jajko, mleko, chleb, też od tego można sobie odciągnąć VAT. Takie pierwsze pytanie, czy chce się
fakturę z nazwiskiem. Jak się taką fakturę z nazwiskiem chce, to jeżeli się kupuje w sieciówce, trzeba się tam raz zameldować z dowodem, a później się podaje tylko PESEL i wszystko leci, wszystko działa. Dobrze. Przejdziemy tutaj na światłach jeszcze. I wiecie, te sklepy tutaj też w jakimś takim pewnym sensie wyglądają ładniej, lepiej. Dlatego, że poprzez to, że ta siła jest robocza tania, te półki są po części bardzo fajnie udekorowane, bardzo fajnie owoce, warzywa są na półkach poukładane. To taka sprawa dla oka. Ale z takich ważnych rzeczy, czego nie można kupić w sklepie. Ja jestem w Paragwaju już bez 7 dni, 7 miesięcy. I jest kilka takich polskich rzeczy, czy europejskich rzeczy, których tutaj nie można kupić. I mnie suszy jak pijaka, że tego nie mogę kupić, nie mogę zjeść. Teraz 2 tygodnie temu zrobiłem ogórki kiszone, czyli one są dalej jeszcze w procesie robienia się, bo czegoś takiego tutaj kupić nie można. Można octowe ogórki kupić, ale kiszonych oczywiście nie. Kapustę kiszoną można kupić, a w ogóle kapusta kiszona to jest jedna z takich najbardziej zdrowych rzeczy, jakie można jeść. Kapusta kiszona ma niesamowitą ilość witaminy C. To tylko tak na marginesie. No dobrze, ale co jest potrzebne, żeby przygotować ogórki kiszone? I tu jest następny problem. Chrzanu. Taki chrzan, znaczy korzeń chrzanu, jaki my znamy w Polsce, nie ma. Trzeba się naprawdę dobrze nagimnastykować, żeby coś takiego kupić. Ja kupiłem, ja go popróbowałem, ale to jest chyba jakiś chrzan dla dzieci. On w ogóle nie ma ognia. Także nie wiem, czy te ogórki wyjdą, czy nie. No, ale próbę podjąłem. Z przypraw, których też nie można kupić, takich mieszanek, powiedzmy jakieś włoskie zioła, czy jakieś prowancjańskie zioła, tego oczywiście nie można kupić. Paragwaj to jest taki kraj prostych ludzi. Mówią w języku prostym, jedzą proste rzeczy i oni są szczęśliwi. I właśnie takiej wykwintności kuchni, jakiej my mamy w Europie, to tutaj nie ma. To znaczy też nie ma wielu składników. Jeżeli by się ktoś uparł i chciał sobie coś kupić, jest to możliwe, bo na przykład do przygotowania ogórków kiszonych można to w jakiś sposób też zastąpić, dać liść wiśni. Czegoś takiego tutaj nie kupicie, dlatego że wiśnie nie rosną, dlatego że jest za gorąco, dlatego że wiśnie się za mocno stresują i ich nie ma. Jak taki sposób rozwiązać? Jest możliwość zamówienia sobie owoców czy warzyw z Argentyny,
albo z Brazylii. Z tych takich bardziej południowych części tych krajów. Ale one są cholernie drogie. I jeżeli byście chcieli przyjechać do Paragwaju, to ja przyjmuję łapówki w postaci nasion, w postaci szczawu, w słoiku, jak da radę, jakiś ziół, przyprawek. Wódki nie piję, nawet nie wpadajcie na taki pomysł, żeby przyjść do mnie z wódką i załatwicie sprawę, że ja będę wam coś opowiadał. Wódki nie piję i piwa też nie piję, piję wino, a najlepsze wino jakie jest, to jest z Argentyny, a tutaj wino z Argentyny możecie kupić za połowę tego, co zapłacicie w Polsce. Także lepiej szczaw, lepiej chrzan, lepiej jakieś ziółka, ale nie alkohol. To jest, idziemy tutaj, jesteśmy praktycznie 300-400 metrów od Realu. Tą drogą, którą teraz idziemy, ona cały czas ciągnie się prosto do urzędu, w którym się robi dowody, w którym też trzeba iść właśnie w procesie robienia tego wszystkiego. Ale od tej strony, to znaczy trzeba byłoby się cofnąć na wschód, jest jakieś 3-4 km stąd. Dobrze, to tyle na tyle. Ja was żegnam i na wypadek, jakbyście chcieli przyjechać do Paragwaju i się spotkać ze mną, nie zapomnijcie o łapówce.